O tym, na czym polega czytanie lektur i jaki ma wpływ na umiejętności językowe uczniów, mówi Kinga Białek ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Katarzyną Ingram. Dzień Języka Ojczystego to jest chyba taki dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że troska o język, o nasz język polski jest obowiązkiem, chyba można tak powiedzieć, każdego Polaka, że odpowiedzialność za to, jak mówimy, czy ładnie mówimy, czy używamy pięknej polszczyzny, ciąży na każdym Polaku. Pani uczy języka polskiego, ale też uczy pani w szkole edukacji nauczycieli, którzy później opowiadają o języku polskim uczniom. Może zacznijmy od tego, jak wygląda przygotowanie takiego nauczyciela języka polskiego, czego on może się w szkole edukacji nauczyć? Dbamy o to, żeby przyszli nauczyciele języka polskiego w szkole edukacji zdobywali umiejętności potrzebne na wielu różnych polach związanych z byciem nauczycielem. Oczywiście do tradycyjnych przedmiotów należy bardzo ważny blok dydaktyki języka polskiego i literatury, ale także mamy zajęcia związane już bardziej z planowaniem uczenia, czy takim myśleniem o procesie uczenia, czyli sztukę nauczania. Mamy blok zajęć, które opierają się na kompetencjach wychowawczych i komunikacyjnych, bo uznajemy, że każdy nauczyciel także jest wychowawcą, niezależnie od tego, czy ma w zakresie obowiązków taką właśnie funkcję. To jak zachęcić uczniów do czytania, do sięgania po lektury, albo inaczej, jak ich nie zniechęcać? To jest pytanie, na które właściwie wciąż jeszcze nie mamy jednej uniwersalnej odpowiedzi. Chcemy, żeby uczniowie rozumieli, w jaki sposób czytanie wpływa na ich wiedzę o świecie i na nich samych, na to, kim są. Wydaje mi się, że taką odpowiedzią, którą wszyscy gdzieś przeczuwamy i rozumiemy, jest pokazanie uczniom i uczennicom ważności tego, że uczą się czytać, że nie posługujemy się abstrakcyjnymi, zupełnie oderwanymi od ich życia i rzeczywistości pojęciami, a pokazujemy, że każda książka, każda lektura, każde spotkanie z tekstem ma wpływ na ich życie, realny, prawdziwy wpływ na ich życie. Mogą zatrzymać się, zobaczyć, kim byli przed lekturą i kim są po niej, i to jest to, co popycha nas wszystkich do tego, żeby czytać więcej i więcej. Dajemy się wciągnąć. Drugi ważny aspekt uczenia czytania to pokazywanie, że czytanie jest ważnym elementem naszego życia. Kiedyś na jednym z wykładów w Stanach Zjednoczonych usłyszałam takie piękne zdanie o tym, że każdy z nas ma swój ekosystem czytelniczy. To są ludzie, miejsca, przestrzenie, które wpływają na to, jakimi czytelnikami jesteśmy. I myślę sobie, że jeżeli mamy uczniów, którzy nie mają szansy zobaczyć czytelników dookoła siebie, nie mają domowych biblioteczek, nie korzystają z biblioteki miejskiej, to chociaż od nauczyciela powinni czerpać wzorce funkcjonowania z książką. Warto pokazywać, że ja też czytam, że ja też jako czytelniczka odkrywam nowe światy w swoich lekturach. I warto to pokazywać na lekcji. Ja myślę, że to, o czym pani mówi, jest też trochę trudne. Ten kanon lektur jest też narzucony. Łatwiej chyba uczniowi sięgnąć po jakiś tekst w internecie, czy po jakiś krótki tekst, niż po książkę, która ma spójną narrację, która jest długa. Myślę, że unikanie trudności nie jest zadaniem szkoły. Szkoła nie służy temu, żebyśmy nie stawiali sobie wyzwań. I rzeczywiście tak trudniej się czyta tekst, który ma 300 stron, niż tekst, który ma 3 linijki. Ale z drugiej strony tylko powieść pozwala zbudować trwałą relację, na przykład z bohaterem. To, czego pewnie brakuje na wielu lekcjach języka polskiego, a co jest ważnym elementem uczenia czytania, to jest nazywanie tej relacji, pokazywanie, co z nami się dzieje w trakcie lektury i mówienie o tym, i wyciąganie tego właśnie jako tematu lekcji. Dzięki temu uczniowie też, wydaje mi się, mają szansę czerpać satysfakcję ze sprostania wyzwań. Oczywiście mówimy o kanonie lektur, który jest narzucony, jest wspólny dla wszystkich. W którymś momencie pewnie każdy uczeń przeczyta jedną z tych pozycji wymienionych na liście. Nie wszystkie są równie fascynujące. Nie wszystkie są równie wciągające. Wydaje się, że każda może być wartościowa. W zależności od tego, jak będziemy mówić o tej książce. Czy będziemy czytelnikami krytycznymi, którzy są gotowi szukać dalej, wchodzić głębiej, dyskutować, czy też po prostu prześlizgniemy się po powierzchni i wydaje się, że ta książka nic z nami nie zrobi, żadnej zmiany. Więc to jest ważne, żeby nauczyciele pamiętali o tym, że im głębiej wchodzą w tekst, niezależnie od tego, czy jest ciekawe, czy nie, tym więcej satysfakcji uczniowie mogą czerpać ze spotkania z książką. Jak pani opowiada o nauczycielu i o uczniu i o tej relacji nauczyciela i ucznia z książką i z głównym bohaterem, z lekturą, to mam też takie wrażenie, że sam nauczyciel musi być mocno zaangażowany. Bo na lekcji poświęconej czytaniu nie jestem nauczycielką języka polskiego, jestem bardziej doświadczoną czytelniczką.
To jest moja rola. I kiedy wspólnie pochylamy się z uczniami nad tekstem, to łączy nas to bycie w tekście. I na chwilę zdejmuję kapelusz nauczycielki, a zakładam kapelusz po prostu starszej i bardziej doświadczonej czytelniczki, która może się dzielić sposobami myślenia o tekście z uczniami. I to też jest poniekąd tajemnica skutecznego uczenia. Na ile ja pamiętam swoje doświadczenia czytelnicze, na ile potrafię z nich budować proces uczenia się i rozumieć to, w jaki sposób uczniowie sami się uczą. Czyli na ile dzielę się własnym doświadczeniem i przekazuję to